Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Nazywam się Henryk Rzepka, jestem pracownikiem firmy Altic. Zajmuję się tłumaczeniami programów, w tym JOS, i chciałbym opowiedzieć Państwu o nowościach w JOSie 14. Wśród tych nowości możemy wymienić obsługę nowego syntezatora Vocalizer Direct. Syntezator ten, to jest to ten sam głos, który mieliśmy wcześniej w RealSpeak Solo Direct czy w SAPI 5 RealSpeak Solo, czyli głos Agaty, ale występuje w dwóch wersjach, w tej takiej podstawowej i głos o wysokiej jakości. Ten syntezator charakteryzuje się szybką reakcją na nasze działania, tak? Czyli mamy szybką odpowiedź na naciśnięte klawisze w porównaniu do tych poprzednich syntezatorów. To jest naprawdę duży, duży postęp i to zauważalny. Każdy, kto zainstaluje, będzie od razu to widział. W syntezatorze też wyeliminowano pewne błędy, a pewnie następne da się jeszcze wyeliminować, więc jeżeli tylko użytkownicy nam będą zgłaszać błędy, będziemy je wysyłać do producenta, żeby też je poprawiał. Kolejną nową funkcją to jest obsługa wiadomości tylko do odczytów Microsoft Outlook. Microsoft Outlook wykorzystuje kontrolki Worda do przedstawiania tych wiadomości i czasami jest problem z odczytem takich bardziej skomplikowanych wiadomości. Do tej pory można to było otwierać poprzez przeglądarkę, a w JOSie 14 zrobiono możliwość otwierania takich wiadomości w przeglądarce wyników. Ale to chodzi o wszystkie maile, nie? O takie maile bardziej jakieś takie... Można tak wskazać, że wszystkie będą, a przeglądarka wyników obsługuje HTML i pozwala nawigować po takiej wiadomości jak po zwykłej stronie HTML-owej, czyli mamy dostęp do linków, do łączy, do tabel, do nagłówków, po prostu jest pełny dostęp do tej wiadomości. Inną nowością jest usprawnienie OCR-a, czyli OCR, ten podręczny OCR, który już był w JOSie 13, działa tak jak działa, rozpoznaje ekran kontrolki, okna, a w JOSie 14 dorobiono jeszcze możliwość przeszukiwania tego rozpoznanego tekstu oraz kopiowania całej tego rozpoznanego tekstu do schowka i później przeglądanie przez schowek. Inną nową funkcją jest właśnie zmiana obsługi schowku, funkcji schowku Freedom Scientific. W poprzednich wersjach schowek FS, to się tak nazywała taka funkcja, można było dodawać do schowka i wszystkie, czyli jakby to, co skopiowaliśmy do schowka, nie było zastępowane następnym elementem, tylko można było dodawać wiele takich różnych elementów i później całość sobie gdzieś tam wkleić. W JOSie 14 mamy możliwość również przeglądania tej zawartości schowka, tej treści, która jest w schowku, i możemy sobie ją tak samo wycinać, kopiować różne elementy, i ten tekst, dopóki nie zamkniemy tej przeglądarki, w której ten podgląd schowka jest otwarty, mamy cały czas dostęp do tego schowka, mimo że sama zawartość schowka się zmieniła. I też się zmienił klawisz, prawda? Bo kiedyś było Klawisz się zmienił z tego powodu, że Windows C jest wykorzystywany przez Windows 8 do uruchamiania tam jakichś elementów na pasku, tak, tych zakryć. To dziwne, właśnie nie wiem właśnie, jak to na język polski się będzie tłumaczyło. Ja też nie wiem. Wstępnie to przetłumaczyłem jako pasek zaklęć. Tak. Co to ma oznaczać, ten zaklęć? Czyli jak to, bo to jest charge bar, czyli są to elementy na pasku bocznym, które są wywoływane za pomocą jakiegoś gestu, jakiegoś zaklęcia. Czyli to jest taki poszerzony pasek zadań, jakby coś takiego. Tak, taki pasek z różnymi. Start, coś, no, coś takiego, tak. I Microsoft nazwał to właśnie charms, czyli takie. No, myślę, że to są po prostu według nich takie zaklęcia, no po prostu, ponieważ to ma działać z ekranami dotykowymi, więc. No tak. Tak to dedukuję, ale czy tak jest naprawdę, to się okaże. Ewentualnie wtedy skorygujemy tą... A jak z Windowsem 8 już coś Państwo testowali? Tak wstępnie? Tak w polskich warunkach? Czy... Tak, ale jeszcze nie do końca mamy testy, które nie są wiarygodne. To znaczy
muszę na swoim własnym komputerze zainstalować w końcu Windows 8 i sam to przetestować, bo te testy, które były do tej pory, były robione przez osoby, no, kogoś innego i ja sam osobiście nie potrafię jeszcze na to odpowiedzieć. Rozumiem. Chociaż widziałem prezentację na angielskim JOSie, na angielskim Windowsie i chodziło to całkiem sprawnie. No i właśnie zmiana tego skrótu polega na tym, że zamiast Windows C jest teraz Windows Insert C. A dodatkowym skrótem jest skrót warstwowy, czyli Insert Spacja i X, który chyba pokazuje zawartość tego schowka. Tak, pozwala wyświetlić zawartość schowka. Tak. Możemy sobie potem przez to wybrany element tego schowka tak. Sprawdzić albo nas skopiować. Tak. No i też ciekawą funkcją, myślę, JOS-a jest, nie wiem jak to będzie po polsku przetłumaczone, też nie wiem jeszcze jak to działa, bo dopiero niedawno kupiłem JOS-a 14, jeszcze go nie mam, jest funkcja Flexible Web. Tak, czyli przetłumaczyliśmy to jako elastyczne przeglądanie web, czyli internetu, tak. Jest to dosyć ciekawa funkcja. Sam jestem ciekaw, na ile ona się przyjmie w Polsce, ponieważ ze wcześniejszych jakby doświadczeń wiem, że ludzie po prostu nie wykorzystują, powiedzmy, 60% funkcji JOS-a, tak? Ograniczają się do tych podstawowych i nie wiem, w ogóle nie wykorzystują tych innych, pozostałych. A ta funkcja pozwala na tworzenie sobie reguł, które albo nam na przykład usuną zbędne elementy ze strony, z tej wirtualnego bufora i wtedy mamy jakby uproszczone przeglądanie tej strony poprzez to, że to, czego nie chcemy, co jest zbędną informacją, po prostu nam znika, tak? Albo na przykład ustawiamy sobie regułę, żeby nam się zawsze po otwarciu strony strona zaczynała czytać od któregoś elementu, tak? Więc możliwości tych tworzenia tych reguł jest dosyć dużo, a mówię, no to trzeba praktycznie, żeby każdy sprawdził. Funkcja jest ciekawa w każdym bądź razie. Inną jeszcze ciekawą funkcją to jest funkcja, która już jest znana wcześniej. Wstawienie znaczników położenia i zaznaczanie do tego elementu. Do tej pory to działało w Microsoft Word. A teraz również dorobiono tą funkcję do przeglądarek internetowych, czyli działa to w internecie. Czyli możemy wstawić znacznik tymczasowy, tak jak do tej pory, a później przejść sobie w inne miejsce i zaznaczyć od znacznika do bieżącego miejsca kursora. Później ten tekst skopiować i robić z nim co chcemy. Fajnie, no ja kupiłem w końcu JOS-a teraz Pro, także na pewno gdzieś tam będę bardziej zainteresowany się włączył w jakieś testy. Ja bardzo bym zachęcił właśnie wszystkich, kto tylko potrafi sobie sam zainstalować JOS-a, o właśnie przyłączenie się do takiej grupy testerów, bo im więcej ludzi będzie to pomagać nam testować, tym więcej błędów wyłapiemy i tym więcej błędów poprawimy, a no wiadomo, że program będzie tym sprawniejszy i mniej będzie miał tych błędów. A zawsze im większa grupa, tym większe szanse na usunięcie błędów. A co nowego jeszcze we firmie Freedom Scientific? Bo dwa lata temu rozmawialiśmy o Perlu. Wiem, że Państwo aż tak go nie promują, że bardziej ten e-reader tutaj w Polsce jest promowany, ale czy Perl i OpenBook coś tu się dalej rozwija? Znaczy jest wersja polska OpenBooka. Sprzedajemy ją razem z Perlem. Jeżeli ktoś tylko sobie życzy, to oczywiście sprzedajemy. OpenBook jest bardzo fajnym programem. Działa fajnie właśnie z kamerą Perl. Jest to program, tak chyba trzeba go nazwać programem lektorskim, OCR z możliwością odczytu bezpośredniego. Daje pełny nadzór nad skanowaną treścią. Mamy szybki dostęp i pewny dostęp, taki świadomy dostęp do każdego elementu. Tak? Nawet jeżeli skanujemy i pomylimy się, coś kartki nam się poprzewracają, jesteśmy sami w stanie skontrolować bardzo szybko i poprawić ten układ. Poza tym program pozwala też używać Perla, czyli tej kamery, jako powiększalnik. Więc program ma naprawdę dużo różnych funkcji, ma nawet wbudowany słownik angielski, także możemy sobie skanować i od razu zapytać o definicję jakiegoś słowa, które tam znajdziemy. Mamy też możliwość korygowania OCR-a, czyli jeżeli OCR nie jest w stanie rozpoznać jakiegoś znaku czy jakiegoś tekstu, jesteśmy w stanie go sami skorygować w bardzo prosty sposób, tak jak
korygujemy zwykłe błędy ortograficzne w innych aplikacjach. No i też są funkcje eksportu. Możemy taki zeskanowany tekst wyeksportować do pliku audio bezpośrednio ze skanera jakby, czy też funkcje nawigacji, które też ułatwiają nawigowanie na przykład po książkach, tak? Jeżeli skanujemy książkę, mamy dostęp do stron, do różnych elementów, które sobie możemy oznaczyć takie, może to nie jest DAISY, ale prawie coś podobnego do DAISY. Jeszcze w tym roku może warto też wspomnieć o nowych urządzeniach brajlowskich, nowych tak, Focusach. Tak, to jest właśnie zupełna nowość. Focus 40 Blue i Focus 14. Są to nowe urządzenia, bardzo zmieniona jest po prostu obudowa, zmieniona konstrukcja. Urządzenia są mniejsze, lżejsze. Bardzo fajne pod względem estetycznym i takie przyjemne w dotyku. Nie wiem, czy Państwo oglądali już? I tak, znaczy ja w 14 widziałem w Poznaniu w punkcie Altixu, a 40 teraz oglądałem. No i kupiłem, pochwalę, że kupiłem 40. No właśnie, jest to monitor. No i czekam teraz na zamówienie. Tak, monitor łączy się albo przez USB, albo przez łącze Bluetooth, więc możemy go wykorzystywać czy to z komputerem pod kontrolą JOS-a, czy jakiegokolwiek innego skinreadera, czy też ze smartfonami. Z Apple, na Symbianie Windows, na Symbianie, czy nawet na Androidzie. Także jest to bardzo fajne urządzenie, które też wyposażone jest w brajlowską klawiaturę, dzięki której mamy możliwość jakby dodatkowej obsługi, dodatkowego sterowania danym urządzeniem za pomocą poleceń wykonywanych właśnie z klawiatury brajlowskiej. Mamy wtedy pełny dostęp do wszystkiego. Tutaj na przykład na stoisku demonstrujemy JOS-a 14, tą polską wersję, którą już mamy z Focusem 40, a z 14 iPhone'a i wszystko fajnie działa. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Jeszcze chciałbym zapytać o rzecz, która no, gdzieś tam Pana mocno interesuje, a która dzięki Panu tutaj w Polsce ostatecznie doszła do skutku. Mam na myśli, trochę zmieniając temat, Plextalka i jego polską wersję. Tak. To chodzi o tą wersję PT. Znaczy, nie, mam na myśli w ogóle urządzenie Plextalk PT, Plextalk Pocket. No tak, jest taka wersja Pocket, czyli PTP1, która jest zupełnie spolszczona, całkowicie spolszczona i jest bardzo dobrym urządzeniem. Ja bardzo optowałem za spolszczeniem tego urządzenia, bo jest to jedno z najlepszych, przynajmniej moim zdaniem, na rynku w tej chwili. Najstabilniejszych, najbardziej dopracowanych pod względem właśnie takiej ergonomii pracy, a również wyposażone w wiele fajnych, ciekawych funkcji, chociażby właśnie Wi-Fi, czyli połączenie z siecią, dzięki czemu możemy używać, słuchać radia internetowego, czy ściągać podcasty. W niektórych krajach jest również możliwość łączenia się z serwerem bibliotecznym i pobierania bezpośrednio na Plextalka książek, czyli po prostu wypożyczanie książek. Gdyby kiedyś to się udało z BCS integrować, to by była ciekawa funkcja. Jest taka szansa, ale wymaga pewnych nakładów, pewnych prac. No i decyzji, tak i decyzji. Jeszcze takie zasugeruję od razu, tak jeżeli kiedyś będzie Pan z Plextalkiem rozmawiać, fajną funkcją by była też integracja sieciowa jakoś Plextalka z Dropboxem, bo na przykład Plextalk po Wi-Fi, że można wrzucać też na Dropboxa i on i Plextalkiem po Wi-Fi to potem odczytać pliki na przykład. Taki dysk sieciowy, jakby coś takiego. No tak, można by też coś takiego. Sprawa. Tak jak na Kindle się mailem na przykład wysyła, nie? Że pliki gdzieś tam. Ja myślę, że firma, producent Plextalków może być zainteresowana takimi rozwiązaniami, a ponieważ konkurencja na rynku istnieje, więc na pewno. Istnieje, chociaż powiem szczerze, od 3 lat aż tak się nic nie zmieniło. Duxensy są jakie były. Victor Stream ma 5 lat. Zobaczymy. No, Humanware to jest mocny gracz, więc pewnie coś też w końcu wypuszczą, ale aż tak teraz. No, w tym tak, ale wchodzą również rozwiązania takie uniwersalne, chociażby smartfony, tak? Czy czytniki.
i to też jakby jest dużą konkurencją wobec tych urządzeń naszych. No najlepsi myślę, że się obronią, a dzięki temu my będziemy mieli lepsze urządzenia. Że to jest akurat dobre, że na przykład takie NVDA się rozwija, w tym sensie, że kto, w większości osób taki NVDA, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy. A JOS wtedy będzie no, rzeczywiście dla takich osób, no, osób wymagających czegoś więcej niż szybka, lekka praca skądinąd bardzo dobrego NVDA. Minus tu jest taki, że rzeczywiście no, przez to programy takie jak JOS, Windows tak samo mogą być albo droższe, albo się trudniej rozwijać, no bo na pewno mniej osób to będzie. Znaczy... konkurowanie z bezpłatnymi urządzeniami czy programami to nie jest konkurencja, to już jest po prostu zabijanie konkurencji. Tutaj nie da się konkurować, no bo jeżeli ktoś może dostać coś za darmo, to nie będzie kupował na pewno tego. A jeżeli firma nie będzie zarabiać... Chyba, że będzie kupować właśnie jako świadomy użytkownik, który chce mieć specjalne funkcje, których nie będzie miał nigdy NVDA. No tak, tylko że... Tylko takich osób jest 10% może. Tak, jeżeli spadnie ta sprzedaż drastycznie, no to po prostu producent może nie mieć środków na produkowanie nowych wersji. Ja myślę, że nie ma póki co takiego ryzyka. W Polsce jest jakoś tak, że tak jak powiedziałem, że JOS jest wykorzystywany nawet przez tych użytkowników, którzy kupują JOS-a, jest wykorzystywany naprawdę w niewielkim stopniu. Nie czerpią tych korzyści, które daje JOS. Wielokrotnie słucham różnych komentarzy, różnych, no mam do czynienia z użytkownikami. Słucham nawet różnych podcastów, widzę, że ta wiedza jest naprawdę bardzo taka skromna. No bo też to, no JOS jest programem niełatwym, no i to jest to, że trzeba poświęcić, no to nie jest tak jak w jakimś tam się usiądzie i od razu wszystko gra. Nie, ja myślę, że to chyba wynika bardziej z tego, to nie jest tak, że JOS nie jest programem łatwym. JOS jest naprawdę łatwym, tylko problem wynika z tego, że w Polsce nie wiem ile procent ludzi niewidomych pracuje. W Stanach Zjednoczonych ponoć 25% osób niewidomych pracuje, więc jeżeli ktoś potrzebuje jakąś funkcję wykonać, to on się jej nauczy, bo ma motywację. Jeżeli nie potrzebuje, że on potrzebuje po prostu sobie odebrać maila, to mu każdy skinreader wystarczy, tak? No tak, to jest prawda. I to jest chyba główna przyczyna tego, że my się nie uczymy, że nie chcemy. Druga przyczyna jest tak... muszę powiedzieć, to jest trochę zupełnie prywatnie w pewnym sensie, że ja akurat używam Windows, ale to jakby nie ma znaczenia jakby w tym momencie, no bo w zasadzie oba te skinreadery można, to jest dyskusja od wyższości świąt Bożego Narodzenia na świętej Wielkiej Nocy i odwrotnie. No w każdym razie ja od roku przeżył się na NVDA. Ja pracuję zawodowo w programie w tworzeniu muzyki i tworzę tą muzykę zarobkowo od jakiegoś czasu. No i nawet w takiej pracy zupełnie zarobkowej taka NVDA mi wystarczy, więc pytanie, czy to nie jest coś takiego, że ta NVDA jest po prostu coraz lepsza i już w tym momencie to nie jest tylko... No to im darmowy program będzie lepszy, tym konkurencja będzie zupełnie... Nie będziemy mówili o konkurencji, tak? Bo im program nie, darmowy... Nie, może być konkurencja w momencie, kiedy program... Nie. Jeżeli będzie darmowy program porównywalny z JOS-em, to na pewno nikt nie kupi JOS-a. Jeżeli będzie no to niech Freedom to coś tak. zrobi, żeby to je ciągle... Freedom będzie musiał... Ja myślę tak, że ja rozumiem oczywiście Państwa stanowisko. Nie, proszę zrozumieć, że żeby coś zrobić, żeby wreszcie coś zrobić, trzeba zainwestować. Tak? Więc jeżeli NV Access ma środki na to, żeby zainwestować, to również musi mieć Freedom, czy jakaś inna firma środki na to, żeby zainwestować w produkcję czegoś nowego. Jeżeli firma inwestuje środki, to chce też, żeby ta inwestycja się zwróciła. Jeżeli NV Access nie musi tej inwestycji zwracać, bo po prostu daje za darmo, tak? Bo to są środki z dotacji, no to nie ma problemu. Jeżeli JOS się nie sprzeda, bo ludzie nie będą kupować,
to środki się nie zwrócą. Ja to oczywiście wszystko rozumiem, ale ja tak jeszcze pod kątem takim użytkowym, ja myślę, że kwestia jest trochę taka, że NVDA przez swoją taką, ja wiem, że te porównania do końca nie mają sensu, ale no po chwilkę się pokuśmy. NVDA przez swoją taką lekkość jest bardzo, mimo wszystko bardzo taki się zrobił uniwersalny, a JAWS, WindowEye jest podobnie zresztą, być może to wynika z tego lobby i właśnie potrzeb amerykańskich. Właściwie co się zmienia w JAWSie? To się głównie zmieniają jakieś rzeczy bardzo zaawansowane pod Office'a, a nie zmieniają się na przykład takie rzeczy jak responsywność i lekkość pracy. A to trzeba właśnie porównać JAWS'a 14 z tym nowym syntezatorem. Tak, wiem, jest to bardzo dobry skok, ale przyzna pan, że NVDA z SPIC-iem działa cudownie, jeżeli chodzi o lekkość, szybkość pracy. Ja pamiętam czasy Hala i JAWS'a. Hala w wersji 3, 4 na przykład. Tak, i w porównaniu szybciej. Do JAWS'a to była rakieta. Ale dodano kilka innych nowych funkcji do Hala. Hal zaczął w końcu czytać internet i nagle się stał bardzo powolny. Nawet w stosunku do JAWS'a, który wcześniej był wolny. A potem już był Hala dla niewidomych. Tak, w sensie... ja myślę, że z czasem NVDA też obrośnie ilością nowych, dodatkowych funkcji. Będzie musiał zwracać na więcej parametrów uwagę, tak? Bo nie będzie musiał. Ja na przykład mam bardzo ciekawe w tej chwili porównanie. To jest zupełnie inna branża, to jest branża software'u do tworzenia muzyki. Mhm. Od paru lat powstaje program, nie jest darmowy, jest bardzo tani jak na tego typu program oczywiście. Mhm. I mam porównanie właśnie kilku programów obecnych na rynku od lat wielu. Czyli jakichś tam Sunforge'ów pewnie, takich dużych. Sonarów, jakichś Cubase'ów, że o Pro Toolsie nie wspomnę. Właśnie do tego nowego programu, którym Reaper się nazywa. Mhm. Program Reaper jest programem opracowanym przez niezależną firmę jakąś tam, która się jakby od paru lat dopiero jakby na rynku Pro Audio jakoś tam pojawiła. I teraz ciekawa rzecz. Praktycznie te same funkcje, które są robione w programach, których instalatory zajmują po 150-200 mega i są sprzedawane na płytach DVD, bo mają jeszcze jakieś pogodowe projekty, coś tam jeszcze. Same te programy są ogromne, potężne, one mają straszliwie zaawansowany wygląd. Miliony po prostu jakichś wodotrysków. I program, który kosztuje 4 razy mniej, zajmuje średnio 1,5 razy mniej mocy obliczeniowej przy takich standardowych funkcjach, takich prostych związanych z audio, jak załóżmy przystosowanie do audio do odtwarzania trochę innych parametrach karty muzycznej, czyli ten resampling i tak dalej, jakieś odtwarzanie kilkunastu plików naraz i tak dalej, zajmuje mniej pracy obliczeniowej, instalator ma 6 mega. A funkcjonalnością Ale czy instalator ma 6 mega, czy cały pakiet ma 6 mega już po zainstalowaniu? Instalator ma 6 mega po zainstalowaniu. Bo są instalatory, które dociągają różne inne funkcje z internetu. On nic nie dociąga. No tak bywa, ja myślę, że to tak jest bywa, ja nie potrafię powiedzieć, ale skoro istnieją i jedne i drugie programy, i jedne i drugie programy mają się jakoś skutecznie jakoś rywalizują na rynku. Ja dążę do tego, że generalnie nie zawsze musi być tak, że program o dużej ilości funkcji musi się zacząć od razu jakoś tam nocieć. Nie. Nie chodzi o to, że duża ilość funkcji, tylko żeby jakaś funkcja mogła być skuteczna, to trzeba pewnie czasami sprawdzić ileś więcej parametrów, tak? Tak. I to powoduje, że jeżeli sprawdzamy 3 parametry, a sprawdzamy 6 parametrów, to generalnie to sprawdzenie trwa co najmniej 2 razy dłużej. Fakt jest taki, że na razie NVDA i JAWS i WindowEye się rozwija, zobaczymy co z tego będzie. Na razie JAWS w Polsce i na świecie zdecydowanie przoduje w rankingach. Znaczy zwłaszcza na świecie, bo tak powiedziałem, w Polsce raczej używamy go, ale naprawdę nie wykorzystujemy go w takim stopniu, w jakim... Tak, ale chodzi o użycie jako podstawowego screenreadera. Proszę zrozumieć, że screenreader to nie jest tylko urządzenie czy program, który pozwala odczytać ekran, tak? On będzie tym sprawniejszy, im bardziej kompletną informację nam poda, tak? Jeżeli musimy
użyć myszy, tak, żeby obejrzeć, co się dzieje wokół, żeby zrozumieć informacje, albo mamy drugą sytuację, kiedy nie musimy, kiedy dostajemy od razu całą informację. Na tym polega właśnie skuteczność screenreadera, że my nie zastanawiamy się na tym, jak coś odczytać, tylko jak zrobić własne zadanie, tak? Czyli jak pan, jak ty, Tomku, pracujesz z muzyką i zastanawiasz się, jak tutaj przesunąć tą ilość danych, albo jak je przetworzyć, tak, żeby uzyskać jakiś efekt, a nie co trzeba znaleźć wokół jakiejś kontrolki, żeby gdzieś tam coś kliknąć. Nie, no to się zgadza oczywiście. No właśnie. I screen reader, żeby tak działał, to musi rozpoznać też to otoczenie, tak? Wtedy musi więcej tych informacji przebadać, sprawdzić i to wtedy też zajmuje jakiś czas, więc mówię, jeżeli NVDA czy jakikolwiek inny program będzie chciał w ten sposób działać, no to siłą rzeczy będzie musiał więcej czasu też poświęcić na rozpoznawanie tego ekranu. Ja powiedziałem, dałem przykład z tym HAL-em, tak? Kiedyś naprawdę to była rakieta w porównaniu do JOS-a, nawet do Windows'a. Dzisiaj to jest nawet nie ma co porównywać, tak? Dobrze, jeszcze na koniec, przepraszam, tak się spieszymy. Zapytam jeszcze o Plextalka Pocket Linio. Czy on będzie spolszczany, czy nie? Nie potrafię powiedzieć jednoznacznej odpowiedzi. Trwają negocjacje, trwają rozmowy. Trzeba tak naprawdę zbadać po prostu rynek, podjąć decyzję, czy to się będzie opłacało, czy nie. Ja wiem, że rynek jest już mocno nasycony. Nie wiem, czy będzie popyt na to. Ja nie będę w tej chwili, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, chociaż powiem, że to jest kolejne ciekawe urządzenie. Tyflo. To jest Tyflo Podcast. Nazywam się Michał Bałamut, jestem programistą w firmie Altix. No i odnośnie Eulera, w najbliższych miesiącach, najprawdopodobniej w styczniu, w sprzedaży pojawi się druga wersja Eulera. A co to w ogóle jest Euler? Euler... Mówimy Euler czy Euler? Raczej Euler. Euler, tak. Euler jest... To znaczy pierwsza wersja Eulera była programem przeznaczonym głównie do translacji matematyki na Braille'a i Braille'a na wizualną postać matematyki. I za jej pomocą można było na przykład tworzyć polskiej notacji matematycznej, brajlowskiej, wrażenia, które później osoby widzące mogły sobie drukować, oglądać na monitorze. Tak samo można było tworzyć, osoby widzące mogły tworzyć wyrażenia matematyczne w LaTeX-u i te wyrażenia były później tłumaczone na Braille'a. W drugiej wersji oczywiście będzie taka funkcjonalność, ale postanowiliśmy dodać też funkcjonalność translatora brajlowskiego, czyli powiedzmy, że będzie to odpowiednik WinBraille'a, czy też nieco uboższa wersja Duxbury'ego. Albo programu Braille dosowskiego. Dokładnie tak, jest to następca programu dosowskiego programu Braille. Czyli można powiedzieć... Silnik, przepraszam, że tak wejdę w słowo, czyli silnik tej translacji braille'owskiej to będzie to, co kiedyś Igor Wysłowicz opracował, tak? Nie, musieliśmy napisać o swoją podstaw. W sensie reguł miałem na myśli, bo z tego, co słyszałem, ten program Braille jest w pewnym sensie najlepszy do drukowania polskiego Braille'a. Tak. Zasady, które zostały zastosowane w programie Braille, zostaną także zastosowane w drugiej wersji Eulera, ale silnik napisaliśmy od podstaw, dlatego że chcemy także uwzględnić tłumaczenie innych języków. Będziemy mieć wsparcie na początku dla angielskiego, amerykańskiego, łącznie ze skrótami brajlowskimi, także dla angielskiego, brytyjskiego, dla niemieckiego i rosyjskiego. Jak obsługa takiego programu będzie wyglądała? To jest, będzie jakiś specjalny interfejs, czy jakiś sterownik tylko do jakiejś wirtualna drukarka? Jak to wygląda? To znaczy aplikacja potrafi otwierać pliki powiedzmy w formacie tekstowym, w formatach używanych przez Worda, w formacie PDF i wtedy mamy do dyspozycji edytor, w którym możemy sobie edytować taki plik, zmieniać jego treść, zmieniać style, a całe opcje tłumaczenia ustawia się za pomocą stylów, czyli możemy sobie ustalić na przykład, że dany akapit jest pisany stylem nagłówka poziomu pierwszego i wtedy wszystkie nagłówki poziomu pierwszego mają być wyśrodkowane, zaczynać się na nowej stronie i tak dalej. No i po ustawieniu wszystkich parametrów uruchamiamy tłumaczenie na Braille'a i wtedy w nowym oknie pokazuje nam się brajlowska zawartość dokumentu, którą również możemy sobie edytować, możemy wysłać od razu na drukarkę brajlowską. Obecnie obsługujemy drukarki Indexa, ale w przyszłości zamierzamy też dodać obsługę innych drukarek. A do kogo kierowany jest, tak na przykład? No, dokładnie tak. A do kogo kierowany jest tego program?
No, głównie do posiadaczy drukarek brajlowskich, szkół, instytucji, ale sądzę, że osoby indywidualne także będą w stanie z niego skorzystać. Szczególnie gdy pojawi się obsługa matematyki, którą zamierzamy wprowadzić mniej więcej w połowie przyszłego roku. I wtedy można by było, a nie, to miałoby sens taki tekst wysyłać na linii, na jakieś brajlowskie, jakieś packmate, braille sens? Nie. Znaczy na monitorze brajlowskim oczywiście można sobie czytać brajlowską przetłumaczoną formę dokumentu. No tak. O cenach jeszcze pewnie nic nie wiadomo, bo to jest na razie... Jeszcze nie wiadomo. To oczywiście. Aha, czyli skoro będą te inne języki, to być może ekspansja na wschód i zachód. Dokładnie, skoro... takie mamy plany. Aha, ciekawe rzeczy. A myśleliście Państwo, bo to też by nie było głupie, chociaż na pewno o wiele bardziej pracochłonne, wersja... Ja wiem, że to w Polsce nie ma takiego znaczenia, ale wersja na macOS, na Apple'a. Technologia, którą użyliśmy do stworzenia tej aplikacji, niestety wyklucza zastosowanie na Apple. Na innych systemach operacyjnych w ogóle. Tylko Windows wchodzi w grę. Znaczy chodzi głównie o edytor, który został zastosowany w programie. Jest to kontrolka, którą zakupiliśmy i jest dostępna tylko pod Windows. A to będzie program samoudźwiękowiony, czy po prostu? Nie, ale jest dostępny. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby był dostępny dla screen reader. To nawet lepiej. Jeżeli... Dokładnie tak. I to będzie jakoś jak z aktywacją też pewnie nie wiadomo jeszcze. Aktywacja internetowa. Aha. Czyli program... W oparciu o jakieś parametry komputera sprzętowe. No to ja tak ładnie opowiadasz, że myślę, że się kiedyś zgłosimy na jakieś podcasty może coś będziesz chciał. Jak najbardziej zapraszam. Bo myślę, że program jest... Gdy już aplikacja będzie gotowa, jak najbardziej. A skoro tak rozmawiamy, to... Pewnie z racji tego, że tu stoisz na stanowisku, nie miałeś okazji, ale udało się tobie coś zjeść na wystawie, coś obejrzeć? Nie, jeszcze niestety nie. Dzisiaj mam zamiar po południu pochodzić po stoiskach. Wiem też, że od jakiegoś czasu jesteś użytkownikiem Androida. Zgadza się. Jak w ogóle oceniasz dostępność obecnie Androida, system 4.1, 4.2 i w ogóle ten rynek urządzeń głównie dotykowych, no bo tym się kiedyś używałeś iPhone'a, teraz Android, no tak. Więc jak się na to zapotujesz? iPhone'a miałem jakieś 3 lata temu, szczerze mówiąc, nie przypadł mi specjalnie do gustu, sprzedałem go po kilku tygodniach. Dokładnie tak. Byłeś chyba pierwszą osobą w Polsce, która, no chyba, na pewno, niewykluczone, która publicznie napisała recenzję iPhone'a z VoiceOver, to był sierpień 2009 roku. Mhm. No to znaczy od tej pory iPhone rozwinął się dosyć znacznie, jednak poprawiono większość niedoróbek, które wtedy mi doskwierały. No i iPhone jest obecnie, jeśli chodzi o telefony dotykowe, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Ale Android ustępuje mu, co prawda, ale nie ustępuje wiele i też rozwija się bardzo szybko. Sądzę, że jest już jak najbardziej możliwy do codziennego używania. Można spokojnie sobie poradzić. Oczywiście w wersji 4.0 co najmniej, bo wcześniejsze niestety nie są jeszcze tak dobrze dostępne. Tyflo Podcast. Nazywam się Michał Kijewski, jestem z firmy Lumen. Jesteśmy między innymi przedstawicielem firmy Koba Vision z Belgii. Firma zajmuje się dosyć takimi powiększalnikami z troszeczkę wyższej półki, które oferują troszeczkę więcej niż normalne powiększalniki, czyli między innymi one, co najważniejsze, potrafią oprócz tego, że powiększają, potrafią też mówić. Ten producent też ma w swojej ofercie urządzenie, które nazywa się Easy Reader. Jest to swojego rodzaju, nie używając tutaj nazw konkurencji, ale jest to maszyna czytająca, czyli skaner połączony z programem OCR, dzięki któremu uzyskujemy po przeskanowaniu kartki, słyszymy ją na głos. I można to też dodatkowo nagrać potem do nośników zewnętrznych, pendrive'ów, ulubionego dyktafonu na przykład. Natomiast powiększalnik Vocatext występuje w kilku wersjach. Te wersje dzielą się na, po pierwsze, wersję standardową i plus. Wersja plus ma możliwość podłączenia do komputera, czyli to urządzenie może służyć jako powiększalnik mówiący, tam jest w środku też tuner telewizyjny i oprócz tego też może służyć jako komputer, czyli w jednym miejscu mamy całe kilka urządzeń. Dodatkowo
te dwa urządzenia występują w różnych wersjach, różnych rozmiarach monitorów. Najmniejsza to jest 20 cali, potem jest 32 cale i 37 i 26 cali też, przepraszam. No i Vocatex jest na tyle ciekawym urządzeniem, że oprócz tego, że mówi wszystko to, co widzi, ma też podświetlony i udźwiękowiony cały panel kontrolny. Czyli co nie przyciśniemy na panelu, urządzenie nam mówi, co zrobiliśmy, czyli my od razu słyszymy, co robimy. Czyli jeżeli przekręcamy pokrętło powiększenia, no to słyszymy od razu większe, mniejsze w ten sposób. To jest też urządzenie, to jest też w wersji HD, co istotne, czyli jakość obrazu jest naprawdę wysoka. Mamy, jeżeli chodzi właśnie, wracając do powiększalnika, przy maksymalnym powiększeniu to urządzenie rozpoznaje ruch, czyli jeżeli widzi, że przesuwamy tekst, automatycznie zaczyna podążać za naszym punktem uwagi. Czyli nie musimy tutaj za każdym razem naciskać klawisza skanuj, on po prostu na bieżąco rozpoznaje pozycję i w momencie, kiedy przesuwamy ten tekst, tak jak powiedziałem, zaczyna nam mówić. I robi to w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, w 18 różnych językach, w tym polskim. Są tam głosy firmy Nuance, natomiast docelowo producent też teraz ma umowę z firmą Acapella, czyli po polsku mamy do wyboru Scansoft Agatę oraz Acapella Ania. No i jeszcze takie ciekawe rozwiązanie tego powiększalnika jest właśnie, wracając do tunera telewizyjnego, nawet tuner telewizyjny tak naprawdę to jedna rzecz, przez to, że mamy złącze HDMI w tym urządzeniu, możemy podłączyć sobie na przykład Apple TV do tego urządzenia i wtedy mamy nawet tuner telewizyjny, który mówi, jako że Apple TV ma w sobie wbudowany, tak jak zresztą wszystkie inne urządzenie Apple'a, ma program VoiceOver, czyli wszystko to, co zmieniamy, jakiekolwiek wartości, cały czas słyszymy, jak VoiceOver nam podpowiada, co się dzieje. Czyli możemy teoretycznie wejść sobie, odczytać fakturę używając powiększalnika, przeczytać, jaka to jest kwota, przyłączyć się na komputer, wejść do banku, zapłacić tą fakturę i jak skończymy, włączamy sobie Apple TV i odsłuchujemy sobie naszego ulubionego podcastu, czy oglądamy film. Także dosyć takie ciekawe, wszechstronne urządzenie, które może być takim generalnie kinem domowym, tak jakby wręcz, dla osób słabowidzących. Ile kosztują te powiększalniki mniej więcej? No, z racji tego, że to jest rzeczywiście taka wyższa półka, Vocatex w wersji takiej podstawowej, czyli ta, która nie łączy się z komputerem i ma 20-calowy monitor, kosztuje 19 999, czyli 20 tysięcy bez złotówki. Natomiast w wersji już takiej najbardziej rozbudowanej, działające z komputerem i z monitorem 37 cali, czyli ten już największa wersja, to było, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 25 tysięcy. Poza tym jeszcze jakieś nowości takie w tym roku? Coś? Tak, także mamy tutaj do zaprezentowania, tak jak wspomniałem, urządzenie Easy Reader w nowej wersji. Jest ona prawie o połowę lżejsza, waży niecałe 3 kilo, jest zasilana akumulatorem, także możemy to sobie przenieść. To jest nadal skaner A4, natomiast dodatkowo do tego urządzenia można podłączyć kamerę zewnętrzną, tak? Czyli mamy kamerę, pod kamerą kładziemy tekst, przyciskamy klawisz i skanuje. Natomiast skaner zawsze jednak będzie miał ten plus, że nie mamy jakichś dziwnych cieni, tekst jest zawsze ostry, dzięki temu mamy mniej błędów. Urządzenie Easy Reader w nowej wersji robi coś ciekawego, że nie czeka na przeskanowanie całej strony, tylko skanuje i jak rozpozna pierwszy blok tekstu, już zaczyna mówić. W międzyczasie skanuje resztę, przetwarza i w momencie, kiedy kończymy już czytać ten pierwszy blok tekstu, reszta tekstu już na nas czeka, możemy to odsłuchiwać. I można to zapisać w trzech różnych formatach do nośników zewnętrznych.
jako TXT, jako MP3 oraz jako JPG. Czyli takie dosyć ciekawe urządzenie. No i właśnie dzięki temu, że możemy sobie donośnika zewnętrznego zapisać jako TXT, możemy to sobie wrzucić do jakiegoś dyktafonu, którego używamy, który ma tak jak dzisiejsze urządzenia typu Milestone albo BookSense, czy też czytak, potrafią już odtwarzać dokumenty TXT. Czyli wrzucamy sobie tekst do skanera, skanujemy, nagrywamy na nasz odtwarzacz przenośny i jedziemy w podróż. Coś jeszcze? No potem to już mamy najróżniejszy wachlarz drobnego sprzętu. Nasz monitor brajlowski Brailex Trio jest teraz w nowej cenie. Kosztuje 14 500 zł. Jak to się stało, że to nagle tak się udało cenę zmniejszyć? Tak, nagle, Czyżby na programy samorządowe? Tak, różnica w cenie rzeczywiście jest istotna. Ja tutaj ubłagałem producenta, żeby zrobić co może. Ze swojej strony też po prostu zrobiłem symboliczny ten dochód z tego urządzenia, żeby jak najbliżej sprostać tym rygorystycznym wymaganiom. Natomiast nadal to nie jest te 12500, które dają na tego typu sprzęt. Natomiast na monitor brajlowski tej klasy 40-znakowy, to jest to wyśmienita cena. Tym bardziej, że Pappenmeier jest to firma, która ma już doświadczenie prawie 40-letnie w tworzeniu urządzeń brajlowskich. Ale trzeba też przyznać, że od dawna nie wypuścili nic nowego. Te Pappenmeiery są mocno stacjonarne i mam wrażenie takie ciężkie już obecne. Czyli tutaj raczej mówimy większość klientów firmy Pappenmeier to są klienci, którzy kupują 80, 60, czasami 40-znakowe linijki na zachodzie. Chodzi o to, że Pappenmeier generalnie, tak jak kiedyś 2 lata temu panu pokazywałem stanowisko dla inżyniera dźwięku. Tak. Chodzi o to, że Pappenmeier robi specjalne aplikacje, czyli pisze specjalny skrypt do na przykład programu JAWS, który przystosowuje na przykład program księgowy, czy też ten program muzyczny, który pokazywałem, i spręża to razem z komputerem i linijką brajlowską, czyli mamy bardzo dużą kontrolę nad tym, co robimy, czyli bardziej mówimy o stanowiskach pracy, czyli oni robią stacjonarne stanowisko pracy i szkolą osobę niewidomą do tego, żeby właśnie została zatrudniona na danym stanowisku. Także jest to jakoś na polski grunt przeszczepiany? Znaczy ten skrypt, coś tam jest jakoś lokalizowane, czy raczej nie planuje się takich? Jest to możliwe. Tutaj raczej z racji tego, że mówimy o właśnie przystosowywaniu bardzo takim już zindywidualizowanym. Indywidualnym, dla indywidualnego klienta. Czyli tutaj raczej owszem, można stworzyć pakiet, który potem można dalej oferować, ale bardzo często na przykład mamy do czynienia z osobą, która używa jakiegoś programu księgowego, jakiś subjekt, czy coś innego, czy opera, czy coś. Wtedy przystosowuje się na przykład ten program, czyli pisze się skrypt specjalnie pod ten program i wdraża się to z daną osobą, dla danej osoby w danym biurze, tak? Natomiast Pappenmeier z takich rzeczy przenośnych to jest właśnie linijka Brailex Trio. Natomiast tak naprawdę w zeszłym roku wyszła najnowsza seria linijek Brailex. Są teraz już robione z jednej solidnej bryły aluminium. Jest to nawiercane, czyli jakby wyrzeźbiona jest powierzchnia w środku aluminium, która jest obudową dla całej linijki. Także to są bardzo, bardzo solidne urządzenia. Czym się jeszcze różnią? Czy koncepcja ta sama? Koncepcja jest mniej więcej ta sama. Dodano jeszcze jeden klawisz sterujący, czyli do tej pory mieliśmy nad każdym punktem brajlowskim, czy raczej nad każdą komórką brajlowską, mieliśmy pojedynczy routing key. Teraz mamy podwójny. Jeden dla, najmocniej nie pamiętam teraz, jak to
jak to było, ale chyba jeden jest dla lewego klawisza myszki, a drugi dla, chyba sprowadza kursor w dane miejsce. Ja co, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić dokładnie, bo jeszcze nie miałem do czynienia z tą najnowszą wersją, ale chodzi o to, żeby dać jeszcze większą kontrolę. Podwójne kursory routingu są. Natomiast dodatkowo zrobili coś ciekawego jeszcze, że wszystkie te routingi można sobie zaprogramować dla danego użytkownika, czyli kombinacja routingów na przykład komórki 1 i komórki 4 przycisniętych razem równa się na przykład włączenie Outlooka. Kombinacja dwójki i trójki równa się Internet Explorer. W ten sposób możemy te klawisze zaprogramować, dzięki czemu nie musimy chodzić po pulpicie i szukać skrótów. Robimy to po prostu z poziomu linijki brajlowskiej. Także... A wielkość, waga linijki zmalała, bo te linijki były jak na 40-znakowe monitory ciężkie, one około kilogram ważyły kiedyś, tam 900. Tak, to teraz jest, też myślę, że to jest zbliżone, bo one chyba są troszeczkę lżejsze, ale tak, rzeczywiście solidny. Pappenmeier wyróżnia się też wśród konkurencji tym, że ma 3-letnią gwarancję, także, a oprócz tego te linijki, no ja mam z doświadczenia, widziałem użytkownika, który działa na takiej linijce ponad 20-letniej i nadal działa bez zarzutu. Także to jest naprawdę coś, co trudno zepsuć. Jest klasa w klasie po prostu, sama w sobie. To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Reprezentujemy spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych. Ja się nazywam Krzysztof Teśniarz i jesteśmy tutaj, prezentujemy nasze produkowane przez nas urządzenia, całą serię urządzeń, które są już znane, czyli czytaki, od czytaka NPN-a do najnowszego modelu czytaka z radiem, czytaka plusa z radiem. To są właściwie trzy modele. Czytak NPN, ten już znany od wielu lat. Od nowego roku będzie też ten czytak NPN lekko zmodyfikowany. Funkcjonalnie będzie bardzo podobny, ale będzie obsługiwał kartę SD zamiast Compact Flash, które były do tej pory. I model taki, który jest od 2007-2008 roku produkowany, czyli czytak plus, wzbogacony o radio i trochę nowa konstrukcja. Udźwiękowiony również Iwoną, czyli w obsłudze bardzo podobny do poprzedniego modelu plusa, którego już wiele osób zna. I jeszcze nasz nowy produkt, który będzie wchodził do sprzedaży tutaj na przełomie roku, to jest udźwiękowiona ładowarka do akumulatorków niklowo-wodorkowych, akumulatorów typu RAM i niklowo-kadmowych, no, z różnych rodzajów, od tych tradycyjnych R3 do R20, czyli cztery rodzaje. Czterokanałowa, mikroprocesorowa. To może tak, bo w zasadzie o czytaku chyba nawet w kilku wersjach były jakieś podcasty. Były, tak. Także o czytaku w zasadzie użytkownicy, czy w zasadzie... No tyle tylko z tą nowością. Tyflo Podcasta. A ja, ciekawe tak, jest... a jeszcze zanim może o tej ładowarce, tylko zapytam, ja wiem, że oczywiście to jest temat stary i że gdzieś tam pewnie nic to się nie zmieni, ale czy kiedyś w ogóle jest jakaś szansa, że ten format czytakowy będzie jakoś na zasadzie umów sprzedawany i możliwy do implementacji w innych urządzeniach? Czy Państwo zdecydowanie tego nie planują? No, my jesteśmy otwarci, tylko musimy... No, teraz zrobiliśmy taką możliwość, że można na komputerze posłuchać książki czytakowej przez takie urządzenie, które się podłącza przez USB, takiego małego czytaka. No, to jest jedna forma, że można na komputerze. Wiadomo, że zabezpieczenie jest sprzętowe, czyli zawsze, żeby odtwarzać książki, wymagany jest jakiś tam fragment sprzętu. Natomiast no, w innych urządzeniach, no, jeżeli będą spełnione warunki akceptowalne dla wszystkich stron, to nie ma przeszkód. No, tylko, że to... Ciekawości, ten czytak USB ile kosztuje? On teraz kosztuje 700 zł. A czyli rozumiem, że to jest tak, że gdyby jakaś, powiedzmy, firma chciała, to może się do Państwa zgłosić i Państwo udostępniają warunki finansowe i techniczne, jakie musi tam spełnić dany podmiot, na przykład, wymyślam, produkujący tam, nie wiem, Blackstocka, Kajetka, coś tam, czy jednak nie ma takiej możliwości, no bo minęło 6-8 lat od zaprezentowania czytaka i jak dotąd, no niestety żadne urządzenie
ani software'owy, ani program, ani urządzenie żadne fizyczne, niestety takiej możliwości nie daje. A powiem szczerze, gdyby Państwo też jako stowarzyszenie Laris przecież produkuje książki, których nigdzie indziej nie ma w wersji audio, gdyby takie książki było, nawet można było kupić, były jakoś w tej wersji szyfrowane i były odtwarzane przez inne urządzenia, to ja myślę, że to też by nie był głupi model biznesowy dla Państwa tak przyszłościowo. Tak porozmawiać zawsze można, także my jesteśmy tutaj otwarci. No tylko mówię, muszą być spełnione warunki, bo my musimy wydawcom też zapewnić bezpieczeństwo, że ich wydawane książki będą udostępniane osobom niewidomym. Jest to temat bardzo trudny, jak panowie wiecie, i jeśli chodzi o dokumenty tekstowe, też są różne tutaj podejścia. Niektórzy zabezpieczają DRM-em, niektórzy nie. Że w tym roku wydarzył się niesamowity boom w książkach elektronicznych, bo masa wydawnictw już rezygnuje z DRM-u i właściwie większość tych dużych wydawnictw ma książki w EPUB-ie ze znakiem wodnym. No ja mam masę pieniędzy w tym roku na książki elektroniczne. Tak. Księgarnie są raczej dostępne. Tak. Także no to jest coś niesamowitego, co się w tym roku Ja myślę, że to jest przyszłość, tylko że mi się tak wydaje, że na wydawcach wymusza bardziej rynek użytkowników czytników książek takich masowych. Tak, oczywiście. Ten zabezpieczony DRM-em można tak na dobrą sprawę tylko na PC-cie pod Windowsem odtworzyć, bo trzeba odpowiednie oprogramowanie zainstalować. Natomiast na tych wszystkich. No nie, albo autoryzować czytnik tam, bo też niektóre czytniki mają. No, ale niektóre właśnie. No, ale niektóre, ale dla osób nie. Ale to mam wrażenie. Nic z tego nie mają. Ja tam mam wrażenie, że ten rynek osób niewidomych dla wydawców nie jest aż taki duży i no już tak. Takie prawa rynku są, że to, że jest ze znakiem wodnym EPUB, to jest bardziej właśnie wynikiem tego, że jest coraz więcej czytników użytkowych na masowym rynku. Natomiast wracając do tego tematu, to no, jesteśmy otwarci, no porozmawiać zawsze można, są jakieś możliwości, tylko no, trzeba dojść do porozumienia, także no, trudno tutaj o szczegółach by było rozmawiać. Natomiast sobie miałem pytanie o tym nowym Państwa produkcie, o tej ładowarce do baterii, ponieważ do tej pory był w zasadzie co jeden taki produkt sprzedawany przez inną firmę. Tak. I kosztował no 700 zł mniej więcej. No nasz będzie zdecydowanie tańszy, od razu mówię. A jaki to będzie? Ceny ostatecznej nie ma, ale chcemy, żeby była to cena taka przystępna dla przeciętnego użytkownika, natomiast przy takiej skali działalności no, trudno mówić tutaj o cenach. Są panowie, znacie ceny sprzętu. To ale jakiego rzędu, powiedzmy, można się spodziewać kwoty? No, myślę, że ostateczną cenę ogłosimy teraz. To na pewno będzie to dużo taniej niż ceny obecnie tego typu urządzeń na rynku. Także nie chciałbym tutaj kwoty nie mogę na dzisiejszy dzień podać, ale myślę, że w najbliższych dniach kwota taka padnie i nie będzie. Nie. Myślę, że będzie cena konkurencyjna. Natomiast jakimi, można powiedzieć, możliwościami ta ładowarka będzie się jakby cechować? Znaczy ona jest, bo produkt już jest gotowy, jest już seryjnej, jakby przygotowany do seryjnej produkcji, jest produkowany już właściwie. Cztery kanały niezależne ładowania, bardzo nieodbiegający od typowych tego urządzeń na rynku. Prawdziwa procesorowa ładowarka z kontrolą, z zabezpieczeniami, z kontrolą temperatury, z kontrolą czasu ładowania, z zabezpieczeniami przed przeładowaniem. Ma cztery niezależne kanały, ma też wyświetlacz dla osób słabowidzących, bardzo wyraźny, też może być przydatny. Oprócz tego wyczuwalną klawiaturę, osoba niewidoma może spokojnie się tym bez problemu posługiwać. Cztery kanały, na których możemy ładować na każdym dowolny akumulator z obsługiwanych typów, czyli niklowo-wodorkowy, niklowo-kadmowy lub RAM. I rozmiary też od tej najcieńszej 3A, czyli R3 do R20 na każdym kanale. A jakie informacje będzie można o takim, jakie informacje o akumulatorze będzie można z takiej ładowarki wyciągnąć, albo co będzie można jakby z nią zrobić? Bo rozumiem, że będzie naładować lub rozładować. Dwie rzeczy można zrobić z akumulatorem. No, jak powiedzmy widziałem to urządzenie, to jeszcze mi mówię, że to jest akumulator o typie jakimś i tak. Czas ładowania. Tak, tylko że on podaje rzeczywisty czas ładowania. Ładowarka nie wie tak naprawdę, żeby ładowarka wiedziała, jaka jest pojemność akumulatora, to trzeba by ją było maksymalnie rozładować, naładować i zmierzyć prąd, jaki został w nią wtłoczony, jak brzydko mówią, czyli ile prądu
ile prądu przyjęła ta ładowarka. I wtedy można mówić o pojemności. Natomiast... A Państwa ładowarka oferuje taką możliwość? Nie. My możemy ją rozładować jak najbardziej do końca. Możemy naładować i podajemy czas ładowania. I teraz użytkownik musi być trochę świadomy, jak proces ładowania przebiega. Czyli musi wiedzieć, jakiego typu ma ogniwa. I po czasie ładowania zorientuje się, czy proces ładowania, czy jest naładowana w pełni, czy... Znaczy komunikat, jeżeli ogniwo jest uszkodzone, że coś się w czasie ładowania stało, bo na przykład mamy już zużyte ogniwo i próbujemy naładować, to taki komunikat będzie głosowy, że jest uszkodzone ogniwo. Ale mamy mamy informacje o tym, na przykład w takim razie, jeżeli chcemy zmierzyć prąd ładowania, znaczy prąd, pojemność akumulatora, to musimy znać prąd ładowania chociażby. Tak. Są trzy prądy ładowania, od 300 do 900 mA. My to przypisaliśmy do takich opisowych, czyli od ładowania wolnego, ładowanie normalne i szybkie. Wolne to jest 300 mA, normalne 600 i szybkie 900. I teraz w zależności od pojemności akumulatora, jaki ładujemy, trzeba taka dobrać prędkość. Im mniejszy akumulator, tym powinno się ładować mniejszą prędkością. No taka jest ogólnie zasada. Akumulatory teraz, jak wiemy, to te najmniejsze mają w granicach tam 800-1000 mAh, a te największe nawet dochodzą do 9000-10, ale to już naprawdę te R20 takie największej pojemności. Także w tym zakresie możemy wszystkie akumulatory naładować. Dobrze. Coś jeszcze, jakieś ciekawostki? Jakieś produkty, które... No, planujemy dalej rozwijać tego czytaka. No, planów jest dużo, tylko że to wszystko czasowo, wiecie panowie, jak to jest. Jak najbliższy plan? Coś wiadomo? Chcemy rozwijać formaty tekstowe właśnie, aha, o EPUB-a, może HTML-a. HTML, no chyba wydaje mi się, że EPUB będzie, patrząc na to, jak twórcy tego standardu w niego jakby inwestują, że go upowszechniają, wydaje mi się, że to będzie przyszłość książki EPUB cyfrowej. To jest de facto taki pół, to jest taki HTML, CSS, tak, wszystko razem. Zlipowany jeszcze dodatkowo. Tak, tak, to tak. Wygląda, może wyglądać groźnie na początku, jak się do tego temu przyjrzeć, to jakby nie ma nic w tym nadzwyczajnego, po prostu tylko... Tak. Ale forma myślę, że o tyle dla nas, jako dla użytkowników i dla osób niewidomych, jest to o tyle pocieszające, że będzie on masowy i dzięki temu, miejmy nadzieję, że będzie dużo książek. I to jest bardzo, no to jest niesamowita wygoda, jeżeli my sobie kupujemy książkę, tak jak pan o tym wspomniał, może ja sobie ostatnio też dwie książki kupiłem. Kupuję książkę normalnie w księgarni i ona działa. Więc właśnie. I nic nie muszę robić. Tak. I chciałbym, żeby w czytaku była też taka możliwość. Nagrywam EPUB-a na kartę SD, naciskam klawisz i ona zaczyna mi odtwarzać. Nie? Także chcemy tego EPUB-a, tylko oczywiście EPUB-a ze znakiem wodnym, żeby nie z DRM-em. No, wiadomo. Tak, no to oczywiście. No, ale mam nadzieję, że w ogóle zauważyłem, że już powstają nawet takie księgarnie, które sprzedają książkę pod warunkiem, że ona ma znak wodny. Jakąś taką jedną ostatnio kupowałem książkę i tam było takie zastrzeżenie jakby właścicieli tej księgarni. Także no, dla nas pocieszająca chyba informacja. Nie? Ja nazywam się Konrad Łukaszewicz. Tak, nowy Bryson U2, który wszedł w tym roku do produkcji, do naszej oferty. To jest rozwinięcie poprzedniej konstrukcji Brysonsa Plus. Jest to w tej chwili najmocniejszy i najbardziej rozwinięty notatnik brajlowski na świecie. To jest notatnik brajlowski, który posiada wszystkie właściwie funkcje obecnie dostępne, czyli posiada 32 GB flashu, to jest jedna z unikalnych funkcji. Posiada 1 GHz procesor, posiada GPS-a wbudowanego, posiada wbudowany kompas, radio, bezprzewodową transmisję, czyli Wi-Fi, Bluetooth. Posiada również transmisję ethernetową, czyli łącze ethernetowe. Ma wbudowany wibrator, ma wbudowany czujnik położenia. Także jeśli chodzi o hardware, to jest bardzo mocno rozwinięte urządzenie. Ma poprawiony dyktafon, poprawiony to audio. Także jest rzeczywiście, jeśli chodzi o sprzęt, jest bardzo dobry. Jeśli chodzi z kolei o oprogramowanie, to oprogramowanie się cały czas rozwija. W tej chwili mamy wersję 7, która jest od paru dni właściwie dostępna. Jeszcze tam poprawiamy różne rzeczy. Ta wersja 7 przychodzi, jedną z rzeczy takich unikalnych to jest tak, 3 syntezatory, czyli mamy syntezator Nuance'a dwujęzyczny, angielski i polski. Mamy SMP wbudowany w środek, polski. Mamy również
w tym nowym BaseSense trzy komunikatory, czyli mamy Google Talk, mamy Twitter i mamy Messengera budowanego. Oczywiście przeglądarka, internetowa poczta elektroniczna i tak dalej. Jest kilka prostych gier. Jest również Google Maps przy połączeniu internetowym. Także jest nawigacja przed GPS-a możliwa w pewnym zakresie. Ale to są wszystko, mówię, rzeczy nowe, bo my to oprogramowanie siódme z Google Mapami dostaliśmy niedawno, jeszcze nawet w Google nie mieliśmy możliwości dobrze przetestować wewnętrznym produktem. Także to jeśli chodzi o Braille. Mamy bardzo ciekawą taką linijkę notes, czyli Braille Jam, 40-znakowa linijka, która jest o tyle fajna, że jest bardzo konkurencyjna cenowo. Ma możliwość robienia notatek i podstawowe funkcje notesu, takie jak terminarz, takie jak kalendy, czy ten kalendarz, stoper, minutnik, prawda? No i oczywiście możliwość robienia notatek. Działa również z iPhone'em 6.0, z iOS-em 6.0, jak to zewnętrzny monitor braille'owski i klawiatura. Działa z NVDA, działa z Windows'ami i JAWS'em. No z NVDA tym nowym, dopiero też od niedawna z NVDA, tak, tym, bo tak. Jeszcze jak artykuł pisaliśmy, to niestety jeszcze z NVDA tak były problemy. IOS 6, tak, wtedy jeszcze właśnie, tak, to są tak, rzeczywiście tak. Pewne nowości. No tak, bo to jest wszystko nowe, prawda? To się wszystko dosyć płynnie rozwija. Teraz sterowniki do NVDA muszą być zainstalowane do odpowiedniej wersji NVDA, żeby to wszystko działało. Ale już tak, no z iPhone'em to nawet pewnie tutaj moglibyśmy pokazać, chociaż iPhone w tej chwili jest skonfigurowany bardziej z Kony, czyli z tą małą jako 12-znakową. To jest jakiej firmy? Baum. To jest Baum, to też Baum, aha. Nie też. Znaczy też, tak. Droga strasznie ta 12-ka. No Baum w ogóle jest bardzo drogi. No Baum jest drogi, no to jest kwestia też materiału, z którego to jest wykonana. Obudowa jest zrobiona z takiego aluminium specjalnego, także to jest dosyć solidne, no ale niestety drogi. No ale jeśli chodzi o Edge'a, Edge jest tani, relatywnie. Bo jeśli chodzi o 40-znakową linijkę z funkcją notesu, która umożliwia czytanie plików tekstowych, pisanie plików tekstowych, 12 tysięcy niecałe, to jest bardzo dobra cena za tą linijkę. Zwłaszcza, że ma łącze Bluetootha i USB i tak dalej. Także to jest pełne funkcjonujące urządzenie, a nie jakaś tam, powiedzmy, tam okrojona wersja. Zrobiliśmy bardzo duże postępy w kajetku jeszcze. Także to kajetek w tej chwili zaczyna być rzeczywiście, moim zdaniem, najlepszym obecnie odtwarzaczem Daisy na świecie. Nie boję się tego powiedzieć, bo ponieważ porównywaliśmy z odtwarzaczami Daisy, które mamy w ofercie, takim jak BookSense, DriveSense, Victor, mieliśmy Victora, prawda, i tak dalej. To kajetek ma wiele unikalnych funkcji, które tamte urządzenia w ogóle nie mają, nawet się do nich jakby nie zbliżają. To znaczy? No na przykład bardzo rozbudowany system zakładek w Daisy. Czyli zakładki, które mają możliwość nadawania etykiet, nadawania notek tekstowych, nadawania notek głosowych, zaznaczeń, ale to może nie jest jeszcze tak bardzo unikalne, bo zakładki cykliczne byłyby również w Wiktorze, tak? A zaznaczenia były również w sensie, ale sposób obsługi tych zakładek, czyli to, że my chodzimy po liście i odtwarzać możemy tylko określone fragmenty tych zakładek, prawda? Czyli na przykład etykiety tylko, bez numerów. Możemy odsłuchiwać tylko nagrania, które zrobiliśmy, prawda? Albo odsłuchiwać tylko notki, które zrobiliśmy przy tych zakładkach, albo odsłuchiwać tylko zaznaczone teksty. No to powoduje to, że na przykład kajetek używany podczas nauki, jeżeli mamy podręcznik Daisy, tak, i w tym podręczniku Daisy na przykład zaznaczymy tylko daty, które nas interesują, to możemy wywołać funkcję, która odczyta nam cyklicznie tylko te zaznaczenia, prawda? Podając nam daty w kółko i możemy się ich łatwo nauczyć. Bo przez godzinę na przykład może powtarzać nam w kółko te rzeczy, których powinniśmy się nauczyć. Prawda? Tak samo, także tam jest wiele takich funkcji zrobionych, których nie ma innych odtwarzaczy. Podobnie dyktafon ma wprowadzone automatyczne regulacje wzmocnienia, to też jest funkcja dosyć unikalna w stosunku do dyktafonów, takich jak są w BookSense, Victorze, prawda, czy konkurencyjnych urządzeniach.
czyli on automatycznie wzmacnia dźwięk, jeżeli ktoś, wykładowca, którego nagrywamy na przykład wykład, prawda, odchodzi od nas, to dźwięk jest automatycznie wzmacniany. Jeżeli się zbliża, to dźwięk jest automatycznie ściszany, prawda? Mhm. Także to są funkcje, których nie mają inne urządzenia, które ma kajetek. Nie? Także no tutaj cały czas my dodajemy te różne. Oczywiście Daisy ma możliwość nawigacji we wszystkich elementach, które w Daisy występują, również po tekście, czyli po słowach, po znakach, po frazach, prawda, możemy chodzić po nagłówkach, oczywiście różnych poziomów, ale również możemy chodzić po tekstowych odpowiednikach, jeżeli tekst jest do tego Daisy, prawda, dołączony. To często nie ma, ale często jest. Także mówię, zakładka, jeżeli my słuchamy książki jako beletrystyki, to nam te zakładki są niepotrzebne. Ale docenimy moc tych zakładek, jeżeli będziemy przeglądać, robić albo opracowania na temat jakiejś pozycji, jakiejś książki, albo będziemy się uczyć czegoś. Prawda? Wtedy te zakładki spowodują, że będziemy mieli dostęp do tych wszystkich informacji bardzo selektywnie wybranych. Czyli mówię nam taki przykład, prawda, że uczymy się na przykład jakiejś definicji na fizykę, mamy podręcznik do fizyki, zaznaczamy definicję, prawda, na przykład przyspieszenia, zaznaczamy czy tam wzór na drogę, zaznaczamy i każemy i mówimy kajetkowi, znaczy włączamy, żeby te zaznaczenia były odczytywane w kółko i kajetek w kółko je powtarza. Jeżeli dojdziemy do zaznaczenia, mówimy, ale chcemy dodatkowy opis, naciskamy klawisz z plusu i skaczemy do książki, do tej pozycji, gdzie jest ten zbiór, tak, do tego miejsca i możemy sobie książki przeczytać dokładniejszy opis tego, no i tak dalej. No, pola zastosowań jest dosyć dużo. Nie mówiąc o tym, że możemy mieć ustępy do ustaw i tak dalej, pozaznaczane. Mamy bardzo dużo funkcji chodzenia po zakładki, w sensie, że zakładki w kajetku to jest osobna funkcja, lista zakładek i w tej liście zakładek możemy chodzić chronologicznie po tych zakładkach, prawda? Możemy też wyłączać i włączać różne elementy, które są z nimi związane, żeby je odsłuchać. Albo jednorazowo, albo cyklicznie. Jak długo obecnie, ile godzin może audio odtwarzać kajetek obecnie? Kajetek obecnie odtwarza około 16 godzin. W zależności od ustawień może być dłużej, nie? Ale to jest 16-17 godzin. I nagrywanie dalej do Wave'a czy do MP3? Nagrywanie jest do Wave'a i nie zamierzamy tego zrobić. Rozumiem. Dlatego, że jeśli chodzi o ich długość nagrania, to praktycznie jest to nieograniczone. Kajetek obsługuje karty do 32 giga, prawda? W związku z tym, jeżeli my chcemy wykonać wielogodzinne nagranie, to jest to możliwe. Prawda? Nawet w Wave'ie. Nie musimy tego kompresować do MP3. Natomiast jeśli chodzi o obsługę tego nagrania potem, jest znacznie wygodniej to robić, jeżeli jest w Wave'ie, niż MP3. Chodzenie, przewijanie i tak dalej, no bo to jest nieskompresowany plik. Tego, na razie nie zamierzamy przejść na MP3, chyba że będzie jakaś taka konieczność w przyszłości. Ale na razie nie mamy takich planów. Mamy natomiast inną ciekawą funkcję, którą kajetek ma i o której nie ma żaden inny notes brajlowski, to jest funkcja terminala. No nie takiego terminala, jak jest terminal w linijce brajlowskiej, tak? Tylko pełny terminal do komputera zdalny, czyli mamy i syntezę, i klawiaturę. Tak? A, czyli to już działa? Tak, po Bluetoothie to już działa. Aha. Także my możemy obsłużyć komputer z klawiatury, będąc w pewnej odległości od niego, tak? Możemy mieć wszystko, czyli jak sobie możemy oczywiście słuchać książki, ale możemy przerwać tą książkę i sobie sprawdzić maile, tak? Jakie przyszły na komputerze, albo zobaczyć, przejrzeć coś w internecie. Możemy znowu wrócić do słuchania książki, tak? Także on daje, jakby ktoś zapytał, jaki system mamy w kajetku. No tak jak mamy w komputerze, jak mamy O7, to minus 7, nie? No, prawda, trochę z uśmiechem. Mamy dostęp do tego systemu pełen, tak? Przez kajetkę. No tak. Mamy pełen office, nie tylko jakiś tam mobile office, tylko pełen office, taki jak mam w komputerze, no? Ale edytor w kajetku to jest jakiś taki tekstowy do plików, tak, taki... Jest, ale mam podstawowe funkcje. Mam możliwość pracy na dwóch dokumentach, kopiowania fragmentów dokumentów z jednego do drugiego, szukanie tekstów wstecz, w przód, prawda, rozpoznawanie, znaczy uwzględnianie dużych liter, małych liter i tak dalej. No to czytanie zamarkowanego tekstu, czytanie do końca, no takie podstawowe funkcje, które są potrzebne osobom niewidomym. Tam nikt nie wprowadza justowania do kajetku, prawda? Bo to nie o to chodzi. To jest notes dla osób niewidomych, a nie urządzenie do, jako word processor do tekstów i z wydrukami, prawda?
bo to robimy jakby na komputerze, tak? K1 jest wtedy terminal i robimy, używamy Worda 2010-7, którego tam mamy. Nowością jest też Windows Eyes 8, który chyba wczoraj miał premierę. To pan Darek, który tutaj jest, Głoskowicz, mógłby powiedzieć na ten temat. Darek Głoskowicz z ECE. Ja zajmuję się programem Windows Eyes przede wszystkim. I rzeczywiście wczoraj miała miejsce premiera Windows Eyes w wersji 8. Premiera polska będzie tak szybko jak to możliwe, ale myślę, że nie później niż do końca stycznia przyszłego roku. Czyli chyba szybciej niż w ostatniej wersji? Zdecydowanie szybciej, dlatego że zmian od strony lokalizacyjnej jest mniej, a poza tym za tymi najistotniejszymi starałem się podążać w całym cyklu beta prywatnym tej wersji. Co nowego? No, nowy jest przede wszystkim obsługa systemu Windows 8 z pełną obsługą tych nowych elementów, które Windows 8 wnosi, czyli ekranu startowego, aplikacji, nowoczesnych aplikacji, dostępnych aplikacji. Jeszcze do końca nawet nie wiem, jak to Microsoft przetłumaczył na polski. W razie po angielsku to są Modern Apps i Accessible Apps. Obsługa Internet Explorera 10, zarówno pod Windowsami 8, jak i 7. Przy okazji Internet Explorera jest przebudowywany tryb przeglądania Windows. Taka najbardziej dostrzegalna zmiana to jest to, że tryb przeglądania automatycznie wyłącza się tam, gdzie jest niepotrzebny, czyli w momencie, kiedy na przykład tabulatorem skoczymy do pola edycji w formularzu, albo jeżeli otworzymy stronę, a tam już kursor będzie migał. Czyli coś, co w JOSie już od dawna był automatyczny tryb formularzy, coś takiego właśnie z czałką na przykład naciskało, znaczy się przechodziło z pustego wiersza czy z tekstu na pole edycyjne, to mógł to pole LVDA też chyba zresztą to pole edycyjne uaktywniać. Jakby od razu... To można włączyć albo wyłączyć. Tak, nie mówię, że tutaj jest to po raz pierwszy... że to jest w ogóle nowość w skali świata, ale jest to nowość o tym też nie mówiłem. I chyba jest to zgodne z oczekiwaniami jednak ogółu użytkowników, zwłaszcza tych, którzy współpracują z osobami widzącymi, bo największą bolączką zawsze było to, że osoba widząca siadała do komputera z Windowsem i nie mogła wpisać nic w Google w pole wyszukiwania, bo był tryb przeglądania włączony, a od kliknięcia myszką się nie wyłącza. No teraz się wyłącza. Przy czym to jest tak, że jeżeli przeglądamy stronę przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i wtedy trafimy, na przykład skaczymy od kontrolki do kontrolki, to tryb przeglądania nam się jeszcze nie wyłączy. Natomiast skacząc na przykład tabulatorem i wejdziemy w pole edycji czy w jakiś inny element interaktywny formularza, to tryb przeglądania nam się wyłączy automatycznie. Następna duża rzecz to jest obsługa interfejsu Java Access Bridge, czyli udostępnienie poprzez ten standard programów w środowisku Java działającym, czyli na przykład OpenOffice albo SPSS-a. Potem następna rzecz to jest umożliwienie pracy Windowsa bez sterownika ekranu. Dotychczas, jeżeli sterownik ekranu był niezainstalowany, źle zainstalowany, coś nie działało, no to Windows w ogóle nie mówi. W tej chwili działa w ograniczonym zakresie, to znaczy takim, w którym niewykorzystywany jest OSM, Optical Model, czyli model ekranu. Czyli nie mamy na przykład możliwości skakania myszką po elementach na ekranie, ale jeżeli z klawiaturą poruszamy się po aplikacji, to wszystko jest normalnie czytane. Czyli w ograniczonym zakresie bez sterownika ekranu może działać, co generalnie otwiera nam, przybliża nam moment, kiedy wreszcie w wersji polskiej będziemy mogli mówić o Windows Mobile, czyli wersji na pendrive'ie Windowsa,
Jeszcze mamy do przeskoczenia jeden próg, czyli zapis aktywacji nie na dysku komputera, a na pendrive'ie. Ale mam nadzieję, że i to się da jakoś dającej się przewidzieć w przyszłości przeskoczyć. Natomiast otwiera to możliwość obsługi trybu awaryjnego. Bo Windows w tej chwili w trybie awaryjnym również gada. Jest niestety jedno ograniczenie w wersji nieamerykańskiej, mianowicie zabezpieczenie przez kopiowanie nie pozwala uruchomić mu się w wersji pełnej w tym trybie awaryjnym, a jedynie w trybie demo, czyli po pół godzinie trzeba zestartować nasz. No i jest jeszcze kilka takich rzeczy małych, a cieszących. Na przykład sytuacja taka, kiedy ktoś wyciszy po prostu komputer albo ściszy go do zera, bo usiadł ktoś widzący do komputera, który gadał i mu przeszkadzało, więc wyłącza kartę dźwięku. Prawda? Znaczy nie to, że kartę dźwiękową, co dźwięk w komputerze. Windows przy uruchomieniu automatycznie włącza dźwięk, jeżeli jest wyłączony, i podgłaśnia do połowy głośności, jeżeli jest ściszona do zera. Co jeszcze? Pomoc zdalna została wzbogacona o możliwość przesyłania plików między komputerami i płynnego kopiowania zawartości schowka z jednego komputera na drugi. Jeszcze wracając na chwilę do spraw internetowych, Windows obsługuje teraz większość technik wnoszonych przez ARIA, czyli tą specyfikację technik polepszających dostępność stron internetowych. Także zarówno takie rzeczy jak landmarki, jak Live Regions, czyli takie regiony aktywne, które twórca strony może wskazać screenreaderowi, że tam informacja, która się pojawia, ma być na przykład czytana tam z różnym priorytetem przerywania normalnego toku mowy automatycznie. Do dzisiaj właśnie nie rozumiem, na czym do końca polegają te regiony. Czy wiem, że coś takiego jest, ale jakby do końca nie rozumiem, o co w tych regionach właśnie chodzi. No jak sobie wyobrazimy na przykład stronę podającą na żywo notowania giełdowe, prawda? To dzięki tej technologii ARIA twórca tej strony może wskazać screenreaderowi, które obszary ma on czytać i jakby z jaką automatycznie, bez względu jakby, rozumiem, tak, rozumiem. Bo tam jest kilka stopni do określenia, że to albo ma być po prostu wplecione w to, co on mówi, albo w ogóle przerwać to, co on mówi, odczytać to, co się pojawiło. I tym można sterować, to już zależnie od screenreadera, jakie tam są opcje, ile znaczy, przede wszystkim tym steruje twórca strony. Aha, czyli to już rozumiem, to jakby taki HTML5 już. Tak, jakby. Tak. Aha. To są generalnie te zagadnienia. Czyli dynamiczne strony, takie, które nie ładują się w całości, tylko jakieś ich części się zmieniają pod wpływem działań. Poza tym możliwość nawigacji po stronie na przykład strzałkami. Tak jak gdy mamy dynamiczne wyszukiwanie w Google włączone, to bez screenreadera strzałkami góra-dół przechodzimy po poszczególnych wynikach wyszukiwania. I tutaj te rzeczy są... Można też przy pomocy tych technik odwrócić, zmienić kolejność miejsc, w które skacze tabulator na stronie. Czyli linki, powiedzmy, są rozmieszczone w jakiejś kolejności, ale tabulator nam skacze w jakiejś innej. I teraz Windows respektuje to zarówno w trybie przeglądania, jak i przy wyłączonym trybie przeglądania. Przedtem było tak, że jak był wyłączony tryb przeglądania, no to działała przeglądarka sama, jako obsługa strzałek, jako obsługa tabulatora, a teraz dla tabulatora, w przypadku trybu przeglądania Windows to obsługiwał. Teraz tabulator oddaje Windows przeglądarce. Strzałek nie oddaje, bo strzałkami czyta treść. Ja mam jeszcze takie pytanie możliwe, że do protokołu. Czy są jakieś odtajnione, że tak powiem, plany na temat tego, co jest w zasadzie już w całej, no nie całej, w większości konkurencji, czyli
Na przykład OCR. Na przykład OCR, prace nad tym trwają. I tyle można jechać. Wersja 9 może. Znaczy ja się tutaj z OCR-em spotkałem z jednym niebezpieczeństwem, bo spotkałem się z ludźmi, którzy na przykład kupowali Jaws'a z OCR-em i nie kupowali już FineReadera. A mi się wydaje, że to jest gruba pomyłka, bo FineReader jest do czegoś innego. No i to już jakby nie problem Freedoma, ani firmy, że tak powiem, Altix, albo tam GW Micro i ECE. To jest problem fachowej prasy, żeby uświadomić ludziom, że OCR w Jaws'ach jest czymś bardzo fajnym, ale nie służy do rozpoznawania książek. I tak, tak, no oczywiście. No jeżeli komuś się przydaje, no to... Po prostu zetknąłem się z tak skonstruowanym przetargiem. No. Aha, to może że, tak być, pod MOPRY albo jakieś przetargi. FineReader był generalnie... Niepotrzebny, bo już ma Jaws funkcję OCR. Tak, ale nie, ale... No właśnie, to było miejsce, w którym raczej ja bym podejrzewał się, że to FineReader był potrzebny. Także tutaj a propos tego OCR-a, taka drobna uwaga, że właśnie nie przeceniać tego. A nie, no to jasne. Natomiast, my to wiemy, prawda? Natomiast w kilku sytuacjach OCR miałem funkcjonowanie w czasie VVDA. Uratował kilka rzeczy, znaczy uratował. Pozwolą mi obywać się bez oka. No tak, jakby nie, został tak totalnie niedostępny. Są aplikacje, które tak renderują tekst, że nie jest w inny sposób dostępny z ekranu jak poprzez OCR. Jest jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy by chcieli tego Windowaya wypróbować albo może przenieść się na niego z innych screenreaderów. Jest teraz dołączana standardowo jako opcja. To jeszcze nie przetłumaczyłem tego na polski, po angielsku to się nazywa Insert Key Layout. To jest mapowanie klawiszologii Windowsa, które jest plus minus zgodne z Jaws'em i z NVDA. Przy czym tutaj jest to trochę głębiej, bo problem zgodności klawiszowej Windowsa i Jaws'a rozbijał się w przeszłości głównie o to, że Jaws miał ten sam zestaw klawiszy do obsługi myszki, czyli kursora Jaws i pecokursora. I przełączało się między dwoma trybami. Mm-hmm. A w Windowsie było osobno dzielny zawsze. Mm-hmm. Więc teraz ten dodatek pod tytułem Insert Layout zapewniał również kompatybilność w tym zakresie. Czyli przełącza, te same klawisze obsługują w zależności od trybu albo PC kursor, albo wskaźnik myszy. Także gdyby ktoś chciał się na tego Windowsa zgłosić, albo przynajmniej próbować, to nie musi się nowej klawiszologii uczyć, tylko przy instalacji jest taka możliwość w Windowsie 8 wyboru tego układu klawiszy zgodnego z innymi screenreaderami i wtedy jest to proste. To jest Tyflo Podcast. Nazywam się Patryk Faliszewski. I przyjechałeś na konferencję Reha for the Blind in Poland. Organizowaną przez tak. Fundację Szansa dla Niewidomych. No, oczywiście. I po raz pierwszy przyjechałeś na konferencję? Nie, to będzie już mój w sumie trzeci raz. Aha. I jakie wrażenia? Udało ci się odwiedzić już wszystkie stoiska na wystawie? Nie wiem, czy wszystkie, na pewno te głównie mnie interesujące w tym wypadku pod kątem monitorów brajlowskich. Tak. I jakie komentarze? Jak byś to podsumował? Ogólnie całej konferencji, czyli ogólnie co do wszystkich dwóch dni. Przede wszystkim, no, kiepska organizacja. Nie oszukujmy się. Organizacja, w mojej opinii, jest kiepska. Samej konferencji. Wystawy troszeczkę lepsza, aczkolwiek trafiłem też na ślady niekompetencji. Generalnie czegoś podobnego się spodziewałem, aczkolwiek prześledziłem sobie cenniki monitorów brajlowskich, czyli tego, co mnie interesowało, porozmawiałem sobie troszeczkę z panem z Freedom Scientific. Czego się dowiedziałeś od pana z Freedomu? Zapytałem grzecznie i delikatnie, jednakże aczkolwiek, dlaczego SAPI 4 nie jest wspierany na 64 bitach. Dostając w odpowiedzi coś w rodzaju One Peace, One Love i jednoczmy się wszyscy, nie każdy może mieć wszystko. Zdecydowaliśmy, że nie będzie SAPI 4 na 64 bitach, ponieważ nie było na to zapotrzebowanie, nie było na to requestów. Więc jeśli do mnie napiszesz, tu prywatna sugestia w moim kierunku, możemy coś
w tym kierunku zrobić, ale od razu mówię, że może to spowodować, że to będzie opcjonalna i płatna rzecz. A monitory brajlowskie? Co Ciebie interesowało konkretnie? Monitory brajlowskie, no z racji tego, że moja Alva no to już jest leciwa, to po prostu coś na zamianę. Coś około 40 znaków lub więcej, niekoniecznie z Bluetoothem, a na zamianę. I co? I co? O, pewnie fokusy nowe oglądałeś? Fokusy nowe, Assist 40. Aha, Zero Braille. No i Braille Edge. I Braille Edge, tak. Braille Edge'em się gdzieś tam zainteresowałem. Który to by się najbardziej monitor podobał z tych trzech monitorów? Który to by się najbardziej podobał? Wyglądem to tak średnio jest w zasadzie co opisywać. Ja, mi bardziej chodzi o pracę, a tego nie miałem jak przetestować tutaj, wiadomo. Zapytałem się odnośnie Sary, urządzenia lektorskiego we Freedomie. Przed chwilką ty też w prywatnej rozmowie mówiłeś, że byłeś na stanowisku NPN-u i oglądałeś ładowarkę, nową ładowarkę do baterii, którą prezentują. Jak się podobało tobie to urządzenie? Samo urządzenie, nawet jeśli się podoba, bo nawet mi się podoba, to według mnie jeszcze o jakieś 30% za drogie. A ile ono ma kosztować? Nie wiemy chyba jeszcze oficjalnie. Nie wiadomo. Chodzą plotki, że około 350 zł. Czyli jakąś połowę tej ładowarki, którą Karetek bodajże sprzedaje. Jakoś, nie, bo tam chyba za 700 zł ileś tam... Słyszałem plotkę, że około 200 zł. A proszę! No, 200 brzmi lepiej niż 350. No tak. W każdym razie, o ile sama ładowarka jest mikroprocesorowa, ma 4 niezależne kanały, czyli wygląda na wszystko ładnie, pięknie. O tyle pani, która ją miała, nie wiedziała w zasadzie o niej nic i na pytanie o prądzie ładowania usłyszałem błogą ciszę i huk wystawy. Mieliśmy szczęście, bo przyszedł do nas Krzysztof Teśniarz i powiedział, że prądy ładowania są następujące. 300, 600, 900. To też ładnie. I można je wybierać sobie z menu. Z menu, bo cała ładowarka, przypomnijmy, jest mówiąca. Tak. I wczoraj Rolab mówił, że można sobie podmieniać własne sample i aktualizować firmware przez USB. Aha, no to Rolab musi koniecznie przetestować tą ładowarkę. Ładowarkę i zrobić podcasta. Tak. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.